Hejo, hejo, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj... Dzisiaj mamy Delusię. Już dawno nie nagrywałam, jak robię jej spa, w ogóle ją czyszczę. Dzieciaki ogólnie prawie codziennie się nią zajmują. Czyszczą ją, ona to jest taki, wiecie, taki dosłownie... taki źrebaczek dla... Po prostu no dzieciaków wręcz. Dziewczyny to non stop tam. Prawie codziennie jak ktoś przychodzi na jazdy, prawie to ją sobie czyści. Także ona jest. A tu Kali i wiewióra przyszły jeść, bo reszta koni jest na łące, patrzcie. Tam sobie jedzą, widzicie? A wiewióra przyszła, bo wiewióra jest taka, że ona woli siano. Ona jest dziwna, ale no, niech będzie. Także tu mamy Delusię. I zabieramy się za jej czyszczenie. Ogólnie obcięłabym jej grzywę, ale nie mam nożyczek. Także musi się obejść bez, ale już fajnie prawie wyliniała. Ona też tak późno linieje, ale w ogóle te wszystkie młode jakoś tak późno liniają. Przez to, że one też są 24 na dobę na wybiegu, także to też jest inaczej po prostu. Także co, bierzemy szczotę jakąś, weźmiemy Magic Brusha, może. Może Magic Brusha, ja wezmę na szeroki kąt. Czekajcie, o! Na szeroki kąt, wyczyścimy, bo jak to można, po sobie nie czyścić szczotek. Albo tą grzywę najpierw, wiecie? Bo ta grzywa wygląda nieźle. O, tu już końcówka jest. Usiekamy ją. Oho! Tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Sprayu. Skończył się! Wczoraj widziałam, że Karolina Casamento. Wczoraj, przedwczoraj. Psikała mu grzywę i czesała go. Także chyba na niego wykorzystała. Delusia? Tak, trzeba jej już obciąć to coś. Tą grzywę, nie Delusia? Wszystkim źrebaczkom. Źrebaczkom, roczeniaczkom trzeba by było podciąć. Dzisiaj w ogóle planuję jechać w teren. Na wiewiórze. Pierwszy raz po porodzie na teren bez małej. Łukasz, ja jadę tam do tamtej starej stajni, tam do ten i Łukasz ma zrobić w tym czasie taki boks zamykany, żeby zostawić już źrebaka, żeby go po prostu uczyć. Jak jeździmy na rajdy, źrebaki zawsze zostają, także muszą się uczyć, przyzwyczajać. Chodzić bez mamy. Tak samo na placu jazdy. Też muszę się nauczyć chodzić bez mamy. Bo nie lubię biegających źrebaków przy matkach, bo to niebezpieczne. Dosyć, bo źrebaki lubią stawać dęby i w ogóle. Także no. Boże, Delusia, ty się normalnie dzisiaj ciapciałaś chyba w tej słomie, co? Leżałaś w samej słomie. Zobaczcie, jak już wygląda. O, zrobię tak. Siup, fotka. Ona to jest taka ładniusia, co? Taka ładna, w ogóle patrzcie, miała tam taką górkę na czole i już nie ma. Masz ładną, prostą główkę. Wyprostowała jej się. A miała takiego guza, pamiętacie, nie? Już nic nie zostało po tym. No dobra, bierzemy szczotę. I lecimy. Lecimy. Oj, Delusia, jak ty wyglądasz? To normalnie wezmę znowu szeroki kąt. O! Znowu normalnie before and after można. O Jezu, ma kleszcza! O nie, zaraz będę musiała wyjąć go. Uważ, też tyle kleszczy. One na stop na łąkę chodzą. Mam tyle kleszczy, że to jest szok. Masakra z tymi kleszczami. Psy to też. Nic na nie nie działa. Po tabletkach Mika wymiotuje. Na kleszcze te krople spływają z nich, jak one non stop wchodzą do wody. Nawet tutaj mamy ten staw, to one non stop wchodzą do stawu psy i non stop po prostu chwilę nie ma i znowu już nie działają krople. Nie wiem, piszcie coś, co jest takiego dobrego na te kleszcze. I na psy, i na konie, bo my już normalnie inwazję. Jest inwazja i komarów, i inwazja kleszcze.
zaraz wyciągnę go. Bo tu też ma drugiego kleszcza. Tu też ma. Także siup. I nie ma. Wyszedł kleszcz. Także chwilę muszę go utrupić. Ok, wyjęłam jej dwa kleszcze. I robimy dalej. W ogóle Delusia to jest taka psiapsi dambi. To jest takie aż słodkie, bo one tak się razem lubią bardzo, że to jest hit. Wczoraj na przykład we dwie razem zwiały z wybiegu. Tak, takie kochane. I rybaczki. Patrzcie, jaka piękna jest, wezmę, tak? Delusia, jesteś prześliczna dziewczynka. Ej, naprawdę rośnie taka ładna klaczusia z niej. Przestaje mieć etap tego brzydkiego kaczątka. Miała taki etap, ale już się tylko ładnie się robi. Nie? Taki fajny, taki jasny gniadoszek będzie z niej. Ale zobaczcie, jeszcze linieje. Ale się świeci im ta sierść. Śliczna jest. Śliczna jesteś, Delusia, no. Śliczna. Patrzcie na szyi, jaki połysk w ogóle. Mega. Mega ładna jesteś, bo musiałacie zmierzyć w ogóle. Ej, zmierzymy Delusię, ile ona ma wzrostu. Ja jej nigdy nie mierzyłam. Ciekawe. Dobra, Delusia, posuń się. Hopsa! Ojejku, poczekajcie. Hopsasa. Dobra, tu weź haps. Główkę. Okej, poczekaj. O, pokaż główeczkę. Pokaż główeczkę tutaj. Miziu, miziu. Miziu, miziu. Miziu, miziu, tak. Dobra, szeroki kąt. I lecimy z drugą stroną. Delusia, jesteś śliczna. O nie! O nie! O! Śliczna Delusia. A tu co? Żeś dostała okrzaki chyba, co? Jakby normalnie jakiś wilk się na ciebie rzucił. O! Delusia, sorry, jaka ona jest ładna. Jej się świeci to pudro, nie wiem czy to widać. Ale naprawdę się świeci, Delusia. Piękna jesteś. Piękna jesteś, no. Piękna. Oj, tu, oj, oj, tu się podoba. Patrzcie. Oho. Tu jest git. Tak, mamy, rób, tak, rób. Tu jest fajnie. Tu jest fajnie. Tu jest fajnie, tak? Podobało ci jeszcze? Jeszcze chcesz? No dobrze, tutaj. Teraz tutaj, o. Aha. Aha. Tak mam robić. Ach, jaka złodziutka. No dobra, teraz wezmę ją. Odkurzę. Z tej sierści tą miękką szczotkę. Okej, bierzemy i ją odkurzamy teraz. O, przy oczkach. Nosek. Buźka. Ty jesteś grzeczna, nie? Super, jesteś dziewczynka. O. Nóżki. Wiecie co, zmienię rękę. Tu dam. O! Tu dam telefon. A tu, o, żeby być, o, tak lepiej, dużo lepiej. Nóżki, paszki pod brzuszkiem. Zawsze czyścimy z sierścią. Ale ma prześwity takie, widzicie, dziadu? Nie wiem, czy to widać, bo czekajcie, wezmę na ten, o. Prześwity, futro, nie futro, dobra, ale na szerokim kąt wezmę. Już na szerokim kącie wydaje się taka malutka. Oj, co, tu cię gili, gili. Tutaj, tak? Zobaczcie. I nóżkę. Piękną. Oj, znowu mi wyleciało. Piękną nóżkę. Szczególnie będzie trzeba rozczesać. I teraz tutaj. Delusia. Fuh. Kurzu. Ile kurzu Delusia tu ma. Ile kurzu. Klata. Nóżki.
Jesteś grzeczna dziewczynka, co? Grzeczna jesteś dziewczynka. Pomimo, że zobaczcie, stado jest na łąkach. Ona zawsze wychodzi ze stadem. A ona jest tu. I w ogóle ma wywalone. Także jej charakter naprawdę jest super. Ona ma charakter za well po prostu. Well też jest taka, że ma gdzieś inne konie. I to jest naprawdę bardzo fajne. To jest bardzo duży jej plus. Że nie jest taka... Boże, Boże, stado, Boże, Boże, moje konie. Gdzie jesteście? I dobra, jeszcze kupytka wyczyszczę. Coś do Lusia, tylko nie wiem, czy uda mi się jedną ręką, także gdzieś sobie postawię telefon. Patrzcie, kto tutaj przyszedł. Koniki przyszły. Kto tam został? Chyba tylko Dakota? Elcia i Candy. Reszta przyszła się napić, najeść. A tu jest Delusia piękna. W ogóle jeszcze kupytka mi się rozwaliła. Nie, Delusia? Piękna jesteś dziewczynka. Dobra, rozczesujemy ogonek. No i patrzcie. Delusia ogarnięta. Uczesałam jej warkoczyki, zobaczcie, jak ślicznie wygląda, ślicznie wygląda. Ej, dobra, ona jest tego zakochana, naprawdę, Boże. Jaki to jest wspaniały źrebaczek. Ma tak super charakter, super ruch. Ogonek też będzie miała bardzo gęsty, rozczesałam jej fajnie. Ma bardzo ładny ogon, naprawdę super ma ogonek. Jesteś po prostu prześliczna, Delusia. Tylko jeszcze będzie trzeba obciąć jej te właśnie szczoty na nogach, ale to jest tam... Muszę mieć nożyczki. Dobra, idziemy po miarę, idziemy ją zmierzyć, bo tak jestem ciekawa, ile ona ma wzrost. Ale zobaczcie, jaką piękną pyszczek. Piękny pyszczek. Dobra, idziemy po miarę. Patrzcie to, konie na łąkach, nie? Konie na łąkach. Wszystkie konie na łące. Nie, poczekajcie, o, wszystkie konie na łące. A Dakota gdzie? Dakota za łąką. Tak, to jest właśnie typowa Dakota. O tym mówiliśmy. O tym mówiliśmy. 3 hektary łąk. Nie, ona nie może być. Ona musi być na polu. To jest typowa Dakota. Po co stać tutaj, skoro można za pastuchem? Że tam jest lepiej, ciekawiej. Popiszcie, czy wy też macie konia z takim po prostu umysłem. Z takim umysłem, że za wybiegiem jest najlepiej. Bo patrzcie, mało trawy mają. Co mało. Tam aż do tego, o. Do tego drewnianego. Aż tam jeszcze jest taki... Taki pasek w lewo. I teraz gdzie Dakusia pójdzie? Gdzie teraz Dakota pójdzie? No Dakota, dawaj, chodź! I co teraz? Daki, chodź! Daki, chodź tu! Prr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 r
Dakuś, chodź. Prrrt, idź. Uciekaj. Co za koń. Ogólnie to najlepsze jest to, że nigdzie nie był zerwany pastuch, także prawdopodobnie przeskoczyła. To jest właśnie Dakota i jej ambicje sportowca. O, patrzcie. Ha! Ha! A najlepsze jest co? Patrzcie, gdzie już jest. Już jest na podwórku. Jaka ona jest rozjechana w kosmos, ta Dakota. Patrzcie, no już zwiała. Jak ona to zrobiła.
i już jest na podwórku, to jest po prostu koń hit. Ja tu zamykam. I gdzie ty jesteś, Dakusia? Zamknęłam Dakusię na tej kwaterze. Co za asiora to jest, Boże święty. Adelusia tutaj czeka. Ona tu jest grzeczniutka, co? Zobaczcie, sobie czeka. Dakota już by dawno miała rozwalone te szczotki. Dobra, idę w końcu po miarę. Okej, okay. Delusia stój. Delusia ma dopiero co skończyła równy roczek i uwaga, tu musi być poziomica równo. Dobra, nie będzie równo, bo teraz mi się uróża Delusia. W ogóle najlepsze jest to, że nawet się nie przestraszyła tej miary. No dobra, powiedzmy, że ma metr, tu musi być prosto, chwila, metr 40. O jeny, ta się rusza teraz, bo teraz patrzcie, jak zaczęły jeść te. No wiem, swędzi, gryzie cię tam, o Jezus, gryzie cię coś. No ale powiedzmy, że ma 140, chyba tak? Równy roczek i 140, no dosłownie, równe 140 ma, równiutkie. Także no, Delusia ma równy roczek i równe 140. Także ciekawe, do ile dobije do końca. Nie? A LCX? Już rozwaliłaś wiaderko z gipsem Wania Małego. No dobra, to co? Ej! Ono się odwiąza. Co ci tam gryzie? Pokaż. Coś na cycusia wlazło. Pokaż. Tu coś. Och, jaka gza wielko widzieliście. Oj. Patrzcie, jak jej się to podoba. Patrzcie co. O, się wygina po cycusiach. Miziu. Podoba się. Bomboodporny koń, co? Też jesteś bomboodporny koń, nie? Elcia, chcesz być zmierzona? Chcesz być zmierzona, tak? Mała moja, kochana. No dobra. Zdejmujemy kantarek. Zdejmujemy kantaruś. Jesteś wolna. Matko Boska, te konie to jest... To jest... Jakiś stan umysłu dosłownie. Jezus, one są aż za bardzo odszczulone, mi się wydaje. Jakie to są głupiutkie, nie? Łukasz i Jagoda się obudzili, bo spali, drzemka była. Także co? To by było na tyle. Dzisiaj kończymy ten odcinek i... Ło! I do następnego. Komentujcie, lajkujcie, piszcie, kogo spamyście mogli, może chcieli, w następnym odcinku. Nie? Tak, Delusia, tak, się wymęczyłaś. Wymęczyłaś się. O Jezus, teraz Elcia mnie dotknęła. To co? To do zobaczonka, papatki. Jeszcze bonusowo Elci wzrost. Elcia i jej 160, raz, dwa, trzy, cztery centymetry. 164? Dawaj, Elcia, stań prosto. No. Ej, więcej, poczekajcie, tu ma. Jest, o, tu jest równo. 165 wzrostu. O, hit. W kwietniu skończyła 2 lata. Elcia, ty poważnie gadasz? No poważnie, 165 wzrostu. Czy to jeszcze wyżej? Nie. No tak, teraz to ruszaj. Boże święty, Elcia i jej 165. Także już ma 165. Także mega. Rośnie w ekspresowym tempie. Nie, Elcia? No dobra, to co? To papatki.